niezmiernie miło powitać Państwa w imieniu organizatorów na balu biznesu naszej gminy. Pragnę Państwa poinformować, że jest to 17. edycja tych naszych spotkań. Spotykamy się w tak zacnym gronie, na którym to Urząd Miasta i Gminy Radomych Wielki na czele z panem burmistrzem i zastępcą nominują podmioty gospodarcze za różne osiągnięcia, jakie miały miejsce w roku poprzednim, to jest dzisiaj za 2018 rok. Jest nam niezmiernie miło, że przybyliście Państwo na tę uroczystość. Strażaków poszerzone wydaje co roku około 1200 porcji posiłku dla pielgrzymów pielgrzymki rzeszowskiej. To odbija się również szerokim echem w całym województwie. To też za to dziękujemy. Piąty raz. Krótko. Pięknie, pięknie gratuluję wszystkim firmom, tym, którzy zostali w tym roku uhonorowani i wyróżnieni. Proszę mi się nie gniewać, ale w sposób szczególny zechcę podziękować obecnemu tu panu Andrzejowi Hosai, firmie Geier Hosaja, ponieważ no jest to firma wyjątkowa, wyjątkowa nie tylko w naszej gminie, jak słyszeliśmy, wyjątkowa w powiecie, w regionie, a ja powiem, że w swojej branży wyjątkowa w kraju. Podziwialiśmy ich za tą inwestycję o takiej wartości wykonana w takim tempie, w tak krótkim czasie. I co więcej, pan prezes w rozmowie ze mną mówi, burmistrz, to nie jest ostatnie nasze słowo. Będą kolejne inwestycje, z czego się bardzo, bardzo cieszymy, bo moi drodzy, to przedsiębiorcy tworzą tą nową jakość naszego codziennego życia. To przedsiębiorcy wpływają na rozwój tej naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina. Zatrudniają ludzi, ci ludzie zarobione pieniążki inwestują w domy, w otoczenia, upiększają, czyli wpływają na rozwój, a upiększanie tej gminy to zmienia naszą tą piękną przestrzeń, radość mieszkać w naszej gminie. I dlatego na ręce was wszystkich,
raz jeszcze składam piękne gratulacje za to wszystko, co robicie. Robiąc dla swoich przedsiębiorstw, robicie również dla społeczeństwa. Przecież płacicie podatki. Słyszeliśmy i to wcale nie małe, a ja się pochwalę, że już gmina w tej chwili ma ponad 20% dochodów własnych. To jest bardzo dużo. A to właśnie dzięki takim podmiotom. Moi drodzy, to, że firmy są tak ważne, rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie jest wpisany jak gdyby w strategię rozwoju gminy. My mówimy, że żeby zatrzymać młodych ludzi w naszej gminie, musimy tworzyć przyjazne warunki do życia tej młodzieży. A pierwszym, podstawowym warunkiem to jest miejsce pracy. Miejsce pracy. Później dobre drogi, bezpieczne drogi, przedszkola, place zabaw, kanalizacje, woda, cała infrastruktura. Jeżeli to uda nam się dobrze zrobić, to młodzi zostaną w naszym terenie. Z miłości i szacunku dla tak zwanej, jak my to nazywamy, ojcowizny. Dla miejsca, w którym się urodzi. Dla tej przestrzeni, którą wokół siebie mają i jeszcze w miarę nieskażone, czyste powietrze. Jest to coś za coś. Ja powiem tylko tyle, że kilka dni temu rozmawiałem z jednym burmistrzów z okolic Radomyśla, sąsiadów, który powiedział, że u mnie w gminie od 2010 roku ubyło ponad 1500 mieszkańców. My jesteśmy dumni w gminie, ponieważ u nas mało, że nie ubywa, to ewidencyjnie mamy przyrost, z czego się bardzo, bardzo cieszymy i jeżeli ta przedsiębiorczość, te inwestycje, te podmioty gospodarcze będą dalej tak pięknie się rozwijać, możemy być spokojni, że ta nasza mała ojczyzna nie będzie się wyludniać, będzie się rozwijać, czego wam wszystkim i oczywiście gminie życzę. Mogę zagwarantować, bo to obowiązkiem gminy, samorządu jest dbałość i troska o pomoc tym firmom w realizacji ich pomysłów, ich determinacji, sprzyjanie, tworzenie dobrej atmosfery. Chcę też dodać, że leży mi głęboko na sercu, żeby niedalekiej, to ja już mówiłem, odległości tego miejsca kiedyś może stworzyć na tych 40 hektarach może jakąś strefę przemysłową, park technologiczny, nie wiem. To też pomoże w rozwoju naszej gminy, ale żebym nie przedłużał. Moi drodzy, jesteśmy na progu nowego roku, ale no przecież no nie podziękowałem wam, mówię tylko w formie takiej, muszę wam podziękować, moi drodzy, za to dzielenie się tego, co wy pracujecie ze społeczeństwem. Za wasz udział nie tylko w tej działalności gospodarczej, ale i tej społecznej, kulturalnej. To dzięki wam, moi drodzy, w gminie działa 11 klubów piłkarskich. Nie ma takiej drugiej gminy na Podkarpaciu, ale to dzięki wam, że ich sponsorujecie, wspomagacie, że ta młodzież ma gdzie ruszać się, nie siedzieć tylko przed telewizorem. Za to serdecznie dziękuję. Za wspieranie wielu imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym, o charakterze gminnym, lokalnym. To dzięki wam możecie się spotykać, weselić, możecie się integrować. Za wszelakie dobro, jakie jest waszym udziałem w gminie. Serdecznie wam w imieniu samorządu gminy dziękuję. No i już na koniec. Życzę wam na progu tego nowego roku, jeszcze jesteśmy wszyscy w tym klimacie, w tej atmosferze jeszcze świątecznej, pełni uśmiechu, radości. Życzę wam tej mnóstwo pozytywnej energii, która wam będzie pozwalać, że wyzwolicie w sobie że tą determinację, kreatywność i będą dalej powstawać piękne hale, w których będą pracować nasi ludzie.
Życzę Wam realizacji wszystkich swoich pragnień i marzeń, tych najbardziej gdzieś wewnętrznie skrytych. Niech to codzienne życie przynosi się Wam, Waszej najbliższym, Waszym załogom wiele radości, jak najmniej trosk i problemów. A dobre zdrowie, życzliwość ludzi, dobra atmosfera, niech będzie podstawą tego Waszego codziennego życia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wspaniałej, miłej wszystkim zabawy, wspaniałej integracji. Dziękuję pięknie. Chciałbym powiedzieć, że w 30 roku swojego gospodarowania na ziemi radomyskiej czuję głęboką satysfakcję, że kiedyś tutaj przywędrowałem z niedaleka Pozdębicy i zmęczony komuną postanowiłem tutaj stworzyć firmę swoich marzeń. Bo ta nasza firma to jest firma, która powstała z marzeń, bez wielkiego jakiegoś kapitału. Z marzeń, z ciężkiej pracy, no i może z solidnej wiedzy inżynierskiej. Ale też stało się to dlatego, że tutaj w gminie Radomyśl spotkałem życzliwość solidnych ludzi, uczciwość. I dzięki właśnie tym ludziom nasza firma dzisiaj święci niemałe sukcesy. W związku z tym chciałem Państwu podziękować, że kiedy przyjęliście nas tutaj do tej swojej społeczności radomyskiej. Właśnie zakończyliśmy dość dużą inwestycję, o której tutaj mówił Pan Burmistrz. Jest to inwestycja nakierowana na przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia, ale to chciałbym nadmienić, że nasza firma dość mocno zintegrowała się tutaj z okolicznym lokalnym biznesem. Święcimy z Panem Oleksiakiem i synami już 27 lat solidnej współpracy. Z firmy Dubiel i Synowy zakupiłem w ubiegłym roku 4500 ton kubików cementu. Współpracujemy tutaj z dużą rzeszą firm transportowych. Kupujemy tutaj masę różnego rodzaju opakowań. W tym roku kupimy tutaj od lokalnej piekarni 80 tysięcy bułek, kilka ton mięsa i wszystkiego i innych produktów. Także to jest, jakby to powiedzieć, taki nasz mały wkład do rozwoju tutaj tej cywilizacji biznesowej. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować jeszcze raz za życzliwe przyjęcie, a Państwu życzyć spokojnego nowego roku. Dziękuję bardzo. Pani Janie? Panie Starosto, i tutaj może się zatrzymał w tej chwili, bo chciałbym tutaj Państwu szczególnie i Panu Stanisławowi pogratulować wyboru Pana Stanisława na starostę powiatu mieleckiego. I to jest człowiek właśnie z ziemi tutaj radomyskiej. I myślę, że biznes też będzie miał tutaj sprzyjającą atmosferę, bo Pan Starosta wrósł w ten biznes i wie, co ten biznes dla powiatu znaczy. Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, Panie Przewodniczący. Drodzy Państwo, jestem już tutaj po raz któryś na spotkaniu biznesowym i powiem tak, żałowałbym, jakbym nie był, a dlaczego? Bo jestem z tym biznesem też zrośnięty od 42 lat. Wiem, co to znaczy biznes, jak się go prowadzi i co on wymaga. Tutaj Pan Kosaja przed chwileczką mówił o tych wszystkich sprawach, które są związane z biznesem. Rzeczywiście, tutaj prezentujemy ten biznes polski, o kapitale polskim. My ostatnio patrzyliśmy i rozglądaliśmy się, jak wygląda tutaj w Podkarpaciu, w całej Polsce zainwestowany, ile tego biznesu polskiego jest, bo to jest niezmiernie ważne, bo ten biznes za chwileczkę nie zwinie się, nie wyjedzie za granicę, tylko jeżeli on jest tutaj rodzinny, jest polski, to on tutaj zostaje. Bardzo się cieszę, że Pan Burmistrz z radnymi dostrzegają Państwa pracę
Bo rzeczywiście, ażeby tą gminę rozwijać, żeby można prowadzić różne inwestycje, to muszą być też dochody. Tak jak pan tutaj burmistrz wspomniał, to jest już 20% dochodów własnych. Jest to bardzo dużo. No proszę popatrzeć, za chwileczkę skończą się środki unijne i trzeba będzie w oparciu o jakieś fundusze funkcjonować. A te fundusze właśnie to będzie dawał biznes. Bo jeżeli on dzisiaj zostanie uznany i ta atmosfera, która tutaj jest do inwestowania, będzie taka, to on będzie rósł. I wtedy po paru latach te skutki będą takie, że gmina będzie samowystarczalna, będzie mogła wiele, wiele jeszcze dobrych rzeczy zrobić. Jak patrzę na fundusze, tutaj o czym już pani dyrektor wspominała, samorządu województwa, to na perspektywę 2014-2020 to jest prawie 2 miliardy 200 euro, czyli około 9 miliardów złotych, które zostaną zainwestowane tutaj na Podkarpacie. Ta część pieniędzy to są inwestycje drogowe, ale inwestycje również w biznes. Bo każdy wie z nas, że jeżeli ten biznes tutaj na województwie podkarpackim będzie się rozwijał, będzie nowoczesny, to będzie dawał możliwości do życia, do funkcjonowania, do rozwoju. O czym tutaj też pan burmistrz wspomniał. Jest to niezmiernie ważne. Zależy nam na tym, ażeby młodzież, społeczeństwo nie migrowało, tylko zostawało. Bo to są wówczas napełnione szkoły, to są przedszkola i wszystkie instytucje, które są na terenie gminy, czy miasta, czy województwa, one naprawdę na dobrym poziomie wówczas funkcjonują. Dlatego gratuluję państwu, temu biznesowi rodzinnemu, tej odwagi, determinacji, bo bez determinacji na pewno tego biznesu by takiego nie było. To są wyrzeczenia, to jest mrówcza praca, czasami latami. Jest to naprawdę niełatwe, a czasami bardzo ciężkie i gorzkie. Ale gratuluję tej wytrwałości, tego, że państwo ten biznes tutaj kształtują i potraficie się państwo razem tutaj spotkać. Powiem szczerze, ja obserwuję wiele miejscowości, wiele gmin. Nie ma w zasadzie na terenie tutaj powiatu mieleckiego, oprócz chyba specjalnej strefy ekonomicznej, żeby były spotkania biznesowe. Czasami samorządowcy myślą, tak, mamy pieniądze, bo ten biznes nam musi zapłacić. Ale ten biznes potrzebuje dobrego otoczenia, zrozumienia i dobrej atmosfery. Dlatego życzę tutaj Radzie, panom burmistrzom, ażeby to otoczenie rzeczywiście i ta przyjaźń taka wzajemna była jak najlepsza. Dlatego na ten nowy rok państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w tym, co robicie. Wszystko najlepsze. Dziękuję bardzo. Chciałbym tutaj pogratulować tych wszystkich wyróżnień i podziękować za ciężką pracę i za podatki, które płacicie. Jak tutaj było powiedziane, 17 lat temu, nie ukrywam, byłem jednym z inicjatorów i pomysłodawcą takiego spotkania, gdyż opracowałem w wielu firmach i wiem, skąd się biorą pieniądze i między innymi w budżecie gminy. Te pieniądze płacą podatnicy, czyli przedsiębiorcy, a naprawdę trzeba towar wyprodukować, trzeba go sprzedać i jeszcze odzyskać pieniądze, bo nie zawsze tak jest. Wiele firm upadało, bo nie odzyskało swoich należności. Ale jeżeli chodzi o to, jaka jest atmosfera, ja mogę być dumny, że pochodzę z takiej gminy, gdzie jest sprzyjająca atmosfera do prowadzenia działalności gospodarczej, do rozwoju biznesu, a gmina Radomyśl Wielki jest ważną gminą w powiecie mieleckim. Teraz jako starosta mam możliwość jakby przyglądania się całemu obszarowi, całemu powiatowi mieleckiemu. Oczywiście mamy specjalną strefę ekonomiczną, ale też bardzo ważne jest, żeby ludzi zatrzymywać lokalnie tu na terenie powiatu mieleckiego. Jeżeli nie da się ich zatrzymać w samym Mielcu, bo wolą spać sobie gdzieś na obrzeżach, to fajnie, ale niech to będą nasze gminy i nasz powiat. I myślę, że mogę być zadowolony i tu państwo też wszyscy, że w
burmistrz ma taki sposób myślenia, żeby tutaj zatrzymywać ludzi i żeby też inni podobnie myśleli włodarze gmin na terenie powiatu mieleckiego. Szanowni Państwo, ja tu też obserwuję trochę firm w strefie ostatnio i mogę powiedzieć, pracowałem, tak jak wspomniałem wcześniej, w kilku firmach na różnym etapie i wiem, jakie były początki tych zmian ustrojowych. Jak myśmy łyknęli i podziwiali ten Zachód. Nie mamy szans z wydajnością, z jakością pracy. Naprawdę, wierzcie mi, w tej chwili już przyjeżdżają nawet sami Niemcy. Przecież Niemiec się nie przyzna, że przyjedzie, tak przyjeżdżają naprawdę podglądać nasz sposób już w tej chwili organizacji pracy, produkcji, sposób zarządzania tą produkcją i kalkulacją kosztów. Gdyż my w tej chwili już jesteśmy konkurencyjni i oni mają tego świadomość, tylko że oni jeszcze wiadomo, co mają. Oni mają, są właścicielami tych firm i oni w każdej chwili mogą tą świeczkę zgasić, ale tak naprawdę nasza kadra, nasi pracownicy w tej chwili osiągnęli poziom taki, gdzie jeżeli coś się na świecie zepsuje, to do naprawy albo przyjeżdża do Polski, albo nasi pracownicy, specjaliści tam jadą i naprawiają. My jesteśmy taką pierwszą siłą specjalistyczną, na którą można polegać. Ale szanowni Państwo, to za daleko wyszedłem. Bardzo miło tutaj gościć. Dziękuję za zaproszenie i chciałbym Państwu tutaj życzyć w nowym roku, żeby tutaj w Waszych firmach, Waszych rodzinach pracowników było pełne szczęścia, panowało zdrowie i przede wszystkim, żeby wszystkie plany, które sobie zamierzycie, udało Wam się zrealizować i również, żeby oczywiście Wam, przedsiębiorcom, te konta też były sowicie zaopatrzone, żeby starczyło na podatki i też na Wasze jakieś osobiste wydatki Waszych pracowników, bo po to się pracuje, żeby mieć zyski i potem czerpać z tego korzyści. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Ogromny zakład gumowy. Tyle wyróżnień, że zawrót głowy. Brak już miejsca dla medali, więc znowu halę wybudowali. Jak dobrze pójdzie, nie zwiodą plany, będą produkować latające dywany. Nominacja inwestorowy podatnik. To najgorsze są przypadki, gdy trzeba płacić podatki. Transrower tyle się nie opiera, złapał miłość do rowera. Dorek Cnota inwestuje, wszak mu kasy nie brakuje. Sprawa nie jest byle jaka, wkrótce ośrodek doktora Nowaka. Cnota, Nowak, krok po kroku, wkrótce będą inwestorami roku. Lubię płaci, nie narzeka, bo na beton nawet czeka. Mikrofirma. Kiedy auto stary brak, a pieniędzy ciągle brak, nie narzekaj, o mój Boże, aby wspierać sprawy nasze i nie pozwól mugać kaszę. Po cichutku dąż do celu, wspieraj wciąż nas przyjaciel. Bo starostwo trudna sprawa, pewno dręczy cię obawa. Czy podołasz tym? Czy ogarniesz wszystko, zdołasz? Porzuć wszystkie te obawy, dąż do celu, nie do sławy. Bo przyjaciel masz tu wielu, bądź tam na wielki przyjacielu. I po skryptum, lecz dylemat ja mam taki, który daje mi się znaki, czy ci pięknie gratulować, czy też współczuć i żałować. Kolega Andrzej. Panowie, panie burmistrzu, kolejna gala biznesu. Nie za wami, bo jesteśmy w trakcie tej imprezy. Pana zdaniem biznes radomyski dobrze się ma w chwili obecnej? Ja myślę, że ma się dobrze. I chyba bym nic nie przesadził, jakbym powiedział, że w aktualnej sytuacji ma się bardzo dobrze. I to się z tego cieszymy bardzo. Jak przyjdzie panu poprosić o coś ten biznes? Bardzo łatwo panu się kontaktować wtedy z tymi ludźmi, czy nie mają czasu? To znaczy, że nie, ja nie mam problemu jako człowiek, jako burmistrz z kontaktami z przedsiębiorcami. Nie mam absolutnie żadnego. Z tym nawet największym z firmą Gay Hosaya, ilekroć zadzwonię, zawsze jestem mile przyjęty. I powiem szczerze, nigdy nie wyszłem, żebym nie załatwił tego, czego chciałem, nie prywatnie, służbowo, dla społeczeństwa.
tu na sali takie padły słowa, chyba pan Tarapata je wypowiedział, że niedługo będą się już kończyć nam fundusze unijne, trzeba będzie patrzeć na to, co ma się we własnej kasie, a pan się pochwalił dzisiaj, że 20% dochody własne. Tak, ponad 20% to dochody własne, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. To jest bardzo ważny czynnik, bo jeżeli liczysz, to zawsze licz najpierw na siebie. No i właśnie, ja widzę, co się u mnie w terenie dzieje, ile powstaje naprawdę pięknych zakładów. I gdyby tak się przejechać, to zobaczymy się, jak ta panorama naszego terenu się zmienia, upiększa piękne budynki i to cieszy, raduje oko, raduje serce, no i raduje kieszeń gminną też. Pan powiedział, że odnotujecie wzrost, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, ale z drugiej strony dbacie o to, albo inaczej chcecie dbać o to, żeby zatrzymać tutaj mieszkańców. Bezwzględnie, moją podstawową taką zasadą, gdzie ja przy różnych okazjach i na sesji, na Radzie mówię, musimy tworzyć przyjazne warunki do życia w terenach wiejskich, w tych małych ojczyznach. Co to znaczy przyjazne, to co powiedziałem, miejsca pracy jako podstawa, dobre drogi, bezpieczne drogi, woda, kanalizacja, przedszkole, plac zabaw, świetlica, boiska do gry. Jest coś za coś. Młody człowiek, jak będzie miał dobre warunki, nie musi mieć bardzo dobrych, i będzie miał miejsce pracy, na tym rowerem to idzie. On zostanie sentymentu dla tej ojcowizny, sentymentu dla przyrody, dla tej przestrzeni. I o to musimy zabiegać. Naprawdę musimy zabiegać. Jestem przekonany, na razie mi to idzie trochę trudno, nic łatwo w życiu nie przychodzi, żeby tu, tak powiedziałem, niedalekiej stąd odległości utworzyć tą strefę aktywności przemysłowej, może strefę przemysłową, może coś. Coś się będzie w tym roku działo, wcześniej czy później myślę, że to się uaktywni, że moja gmina, przepraszam za zrozumiałość, będzie się rozwijać, ludzi będzie przybywać, tworzymy przecież warunki do budownictwa indywidualnego, szalenie ważne, przecież w powiecie mamy najwięcej wydanych decyzji o warunkach zabudowy, ktoś powie, dlaczego nie plan. Plan też jest, jeżeli chodzi o budownictwo indywidualne. Czyli to też musimy o to zabiegać, żeby mieli gdzie się budować i żeby się chcieli budować, żeby chcieli zostawać w tym miejscu, a miejsca pracy podstawa. W tym roku nie 4, a 5 lat będzie pan burmistrzował. Czy jest jakiś ranking, lista zapotrzebowań, potrzeb, na którym będzie miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie? Co jest najważniejsze? W ciągu 5 lat. W gminie w tej chwili po raz pierwszy to jest kanalizacja, po raz drugi to jest kanalizacja, po raz trzeci to jest kanalizacja. Czy też tak źle? Nie, tylko w tej chwili prowadzimy bardzo duży wniosek, 6 miejscowości kanalizujemy, żeby tutaj nie rozdrabniać się z przyłączami, prawie 50 km sieci, inwestycja 35 milionów, a może 40, to już daje obraz, jak ważny to jest temat. Liniówki są szalenie trudne i stąd, co więcej, obecne projekty unijne nie pozwalają na włączanie do kosztów kwalifikowalnych przyłączy. Cóż mi z samej sieci, jeżeli nie będzie przyłączy? Pracujemy nad programem, pewnie jedyni tu w szerokiej okolicy, żeby dofinansować do jednego przyłącza. To jest dla nas szalenie ważne, bo kiedyś, no, a ja jestem człowiekiem, który to powtarzał, a należę do ludzi wiarygodnych, mówiliśmy, ci, co się przełączali w 2008 roku, płacili około 1350, to ci, co będą w 20, powinni proporcjonalnie też o wskaźnik inflacji, czyli około 2000. Jeżeli dzisiaj średni przełącz będzie wynosił 3,5 czy więcej, to więc co? A może i być taki, który 6-7. Musimy coś tu zrobić i jestem przekonany, że będziemy dopłacać do jednego przyłącza. Ale już nam to jest potrzebne około 1,5 miliona złotych, który na dzień dzisiejszy nie ma, ale się muszą znaleźć. Za chwileczkę wiosna ruszą pierwsze prace przy budowie mostu i obwodnicy. Radomyśl już jest gotowy.
To znaczy Radomyśl był gotowy, jest gotowy. Zadanie to w tej chwili jest przygotowywane. Według mojej wiedzy wniosek jest u wojewody od wydania tak zwanej decyzji rytowskiej. Jeżeli on by był wydany gdzieś na koniec marca, czy może na koniec kwietnia, ja myślę, że się swobodnie firma wyrobi do końca września. No możemy mówić, że z rocznym opóźnieniem, ale by ta obwodnica powstała jednak. Jedno takie pytanie na koniec. W czym tkwi tajemnica sukcesu gminy Radomysz-Wielki? To znaczy się, ja to nie mówię w kategoriach sukcesu, absolutnie, broń Boże. Po to nas ktoś powołał, żebyśmy rozwiązywali ludzkie problemy, a że się nam chce rozwiązywać, a że chcemy pracować, a że mamy wspaniałych ludzi, więc to robimy myślę, tworzymy dobry klimat. Ja myślę, że w pracy też taka zasada moja była. Ja jestem w ogóle człowiekiem nastawionym optymistycznie do życia, a optymiści budują świat, więc powiem tak, że raczej mi w życiu wszystko wychodzi. Sprzyja mi to też i mówię, że mam dobrych ludzi, życzliwych ludzi, jeden za wszystkie, wszyscy dla jednego, bo nie ja to robię, to ludzie robią. Ja mogę mieć pomysły, mogę te pomysły jakoś próbować zrobić, ale tak naprawdę to ludzie robią, a ja mam wspaniałych ludzi i dlatego, jeżeli się nam coś udaje, to w kolektywie. I ostatnie już naprawdę pytanie. Długo się pan zastanawiał nad swoim zastępcą? Bardzo. Dlaczego? A bo propozycji było cała masa, a chciałem człowieka na pewno ze swojego terenu, żeby czuł. Żeby czuł ludzi, żeby czuł społeczeństwo, żeby czuł potrzeby, żeby to społeczeństwo go na co dzień rozliczało, żeby nie przyjeżdżał do pracy, tylko żeby on tu żył problemami 24 godziny na dobę i mam nadzieję, że to będzie przyszłościowy człowiek, który kiedyś burmistrza godnie zastąpi. Starego, musi. A no to nie, to przecież, oczywiście, że tak. Okay, dziękuję. No dziękujemy.